We wrześniu 1980 roku życie prywatne Pawła Tuchlina kwitło. W początkowym okresie spotykania się z Reginą nie opowiadał o sobie zbyt wiele. Jednak później zdradził jej, że miał już kiedyś żonę, z którą się rozwiódł, a także, że jeden raz siedział w więzieniu. To jednak nie wpłynęło negatywnie na ich związek, gdyż po kilku miesiącach chodzenia z Reginą oświadczył się jej. Ślub cywilny został zaplanowany przez nich na dzień 7 października 1980 roku. Do tego czasu Tuchlin cały czas mieszkał w hotelu robotniczym przy ulicy Siennej 12. Paweł Tuchlin tego dnia pracował w ZNTK na pierwszej zmianie. Tego dnia była ładna wrześniowa pogoda, bez opadów, o średniej temperaturze 13 stopni w skali Celsjusza. Pomimo tego, w pracy czuł jakiś wewnętrzny niepokój. Nie mógł się skoncentrować na tym, co robił. Jego myśli koncentrowały się wokół tematów erotycznych. Czuł coraz silniejszą potrzebę zaspokojenia popędu seksualnego. Jak prawie 3 lata później wyjaśni, jego myśli uciekały do jakichś zdarzeń erotycznych. Myślał o tych zdarzeniach. Przeżywał je wewnętrznie. Cały czas skierowany był na potrzebę zaspokojenia popędu. Wtedy też postanowił wyruszyć na wędrówkę. Po skończonej o godzinie 14 pracy zabrał ze sobą młotek, wsadził go za pas i z przeróbki pojechał tramwajem na ulicę Elbląską. Stamtąd szedł spacerem ulicą Długie Ogrody, aby następnie wejść na ulicę Długą. Będąc już na Długiej, kroczył niespiesznie w kierunku Złotej Bramy, oglądając witryny różnych sklepów i zerkając na przechodzące kobiety. Po pewnym czasie postanowił, że kobiet poszuka poza Gdańskiem, a przy okazji odwiedzi rodziców w Górze. Wobec tego dotarł do dworca głównego PKP, gdzie wsiadł do pociągu do Starogardu Gdańskiego z przesiadką w Tczewie. W Starogardzie wsiadł natomiast w autobus, który jechał do Chojnic, aby wysiąść w Zblewie i stamtąd dojść pieszo do Góry. Swojego planu jednak nie zrealizował, gdyż cały czas czuł narastające w nim podniecenie. Wobec tego pojechał dalej i wysiadł w Czarnej Wodzie. Dochodziła wówczas godzina 17. Piechotą zaczął iść poboczem szosy z powrotem do Starogardu, cały czas rozglądając się za ewentualnymi kobietami. W pewnym momencie minął stojący przy szosie po swojej lewej stronie przystanek PKS Lubiki. Gdy odszedł od przystanku jakieś 100 metrów, zauważył, że nadjechał od Starogardu autobus, z którego wysiadła jakaś kobieta. Po chwili rozejrzała się w obie strony, przebiegła przez szosę i skierowała się w stronę drogi prowadzącej do Lubik. Widząc to, Tuchlin postanowił działać. Zawrócił i szybkim krokiem udał się za dziewczyną. Drogą, która znajduje się za nami, podąża Cecylia w stronę domu do Lubik Małych. Nie jest świadoma tego, że została już namierzona przez Pawła Tuchlina, który jest za nią, aczkolwiek jeszcze jej nie widzi. Cały czas biegnie od skrzyżowania w nadziei, że spotka kobietę, która poszła w stronę Lubik. Po przejściu około 200-300 metrów dość szybkim krokiem, na przemian z biegiem, dostrzega pojawiającą się w oddali sylwetkę. Przypuszczalnie w tym miejscu od szosy głównej, z której skręciłem, już zauważyłem idącą przede mną osobę. Nie było to jeszcze zbyt wyraźnie, bo teraz w lesie jako tako już było ciemniej niż tam na szosie, ale już mając tą sylwetkę przed sobą, już wiedziałem, że jednak poszła w tą drogę, nie? I ja ten czas starałem się, przyspieszając kroku, starałem się dojść
bliżej. W międzyczasie mijał pan kogoś na drodze? Nie. Nikogo nie było. Ja nie mijałem nikogo. Był pan sam i ta niewiasta przed panem, tak? Tak. To było widać, że to idzie niewiasta jest? Nie, no mówię, że to jeszcze, to było, ja tylko mówię na razie o osobie, nie? Osoba, która wyszła stamtąd. W ten sposób pokonuje około 1 kilometra tą drogą, która jest za nami. I w pewnym momencie zaczynają się rysować zabudowania Lubik Małych. W obawie, aby dziewczyna nie skręciła do któregoś z domostw, albo aby jacyś świadkowie się nie pojawili, postanawia działać. Otwiera rozporek, wyciąga trzonka, zaczyna się onanizować. Zbliża się od razu do Cycylii i mówiąc, chodź, będziemy się pieścić, chwyta ją za łokieć. Dziewczyna się wyszarpuje, w tym momencie chwyta ją za krocze. Dziewczyna próbuje uciekać, zadaje jej ciosy młotkiem, w wyniku czego pada ona tutaj na ziemię. Wraz z nią siatka, rozsypują się śliwki, które w tejże siatce miała. Odciąga dziewczynę na pobocze, wraca się po siatkę, chwyta ją za ręce i ciągnie ją w las, aby nie było możliwości dostrzeżenia go z drogi, jeżeli jacyś świadkowie będą przechodzić. Następnie usiadł na trawie, aby chwilę odsapnąć i w tym momencie dziewczyna zaczyna odzyskiwać przytomność, zaczyna się podnosić, zaczyna, próbuje się obrócić, próbuje w jakiś sposób uciec, oddalić się z tego miejsca. W tym momencie Tuchlin bez chwili namysłu chwyta za młotek, wali ją tym młotkiem w głowę, w wyniku czego ona traci przytomność i pada. W takiej pozycji Tuchlin ściąga jej spodnie, dokonuje z nią czynności nierządnych i po zaspokojeniu się przegląda siatkę. W siatce były różnego rodzaju artykuły spożywcze, były też pieniądze w kwocie 10 tysięcy złotych, które chowa do kieszeni. Widzi też, że w siatce są 3 paczki katarzynek, ciastek. Jedną paczkę otwiera, zaczyna jeść, przegląda dalej te wszystkie przedmioty, te wszystkie rzeczy, które były w siatce. Tam był m.in. kurczak, były też cukierki, też część z tych cukierków spożywa, papierki wyrzuca. Następnie 2 paczki katarzynek chowa do kieszeni, młotek zakrwawiony ociera o ściółkę leśną, chowa ten młotek i przegryzając katarzynki idzie na drogę i kieruje się w stronę skrzyżowania, żeby znaleźć jakiś transport do swojego domu. Tuchlin po dojściu do skrzyżowania z główną trasą udał się nią pieszo w kierunku Starogardu Gdańskiego. We wsi Piece wsiadł do autobusu, którym dotarł do Zblewa. Stamtąd piechotą doszedł do rodzinnej góry. Z samego rana pojechał do Gdańska do pracy. Zwłoki Cecylii zostały znalezione następnego dnia około godziny 7:30 przez idącą przez las kobietę. Po zawiadomieniu posterunku Milicji Obywatelskiej w Kaliskach, w krótkim czasie na miejscu zbrodni zjawili się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej MO w Starogardzie Gdańskim, a także Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku. Rozpoczęte o godzinie 11 oględziny zwłok wykazały, że ofiara nosiła na głowie liczne ślady obrażeń zadanych tępym przedmiotem, a wokół niej leżały porozrzucane zakupy, między innymi ciastka czy śliwki. Zwłoki były ubrane, a poza tym nigdzie nie znaleziono torebki. Jedynym zabezpieczonym śladem był pojedynczy włos znajdujący się na lewej ręce denatki. Pomimo przeszukania siłami kompanii ZOMO około 30 km2 terenu, nie udało się ujawnić żadnych śladów mogących mieć związek ze sprawą. Cecylia pracowała jako księgowa w PGR Radziejewo i za nieco ponad tydzień miała brać ślub. Jak ustalono, krytycznego dnia wyszła z pracy około godziny 14, aby odwiedzić krawcową i dokonać ostatnie przymiarki sukni ślubnej, a także porobić różne zakupy. W tym celu zabrała ze sobą kwotę około 10 tysięcy złotych. Do domu miała wrócić wieczorem. Niestety, nie było jej dane założyć ślubnego welonu, gdyż, jak wykazała przeprowadzona sekcja, otrzymała ona 7 ciosów narzędziem tempokrawędzistym w głowę, które spowodowały złamanie kości pokrywy i podstawy czaszki oraz ogniskowe stłuczenia kory i istoty białej mózgu, które spowodowały jej zgon. Pomimo przesłuchania wielu i rozpytania setek osób, nie udało się odnaleźć żadnego świadka, ani zdarzenia, ani jakiejkolwiek podejrzanej i nieznanej lokalnej społeczności osoby.
Trudno było jednoznacznie ustalić motyw zabójstwa, gdyż nie ustalono, aby z ofiarą odbyto stosunek seksualny. Była ona bowiem ubrana, a męskiego nasienia nie stwierdzono. Z tego też względu przyjęto różne wersje kierunkowe, z czego najbardziej prawdopodobne na ten moment były związane z zabójstwem na tle rabunkowym, względnie dokonanym na tle jakiejś zemsty. Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Gdańsku powołał w celu wykrycia sprawcy grupę dochodzeniowo-śledczą, której kierownikiem został porucznik Andrzej Gawryś. Lubiki były takie też jednym z takich mocnych zdarzeń, bo z wielu takich względów, że no, dziewczyna, która za tydzień miała wyjść za mąż, wraca od Krawcowej, gdzie przymierza suknię ślubną i no, spotyka ją taki los kilkaset metrów od domu. Bez sensu, śmierć. Szukaliśmy wątków i tylko jeden zostawał, że to musi być, powiedzmy, ten, o którym tak nieśmiało mówiliśmy między sobą, bo no, żadnego sensu nie miała ta, jak żadna taka śmierć nie ma sensu, ale tu już no, dziewczyna całe życie przed sobą i no i tak, a jeszcze powiązanie z Semlinem w jakimś sensie no nas jak gdyby tak utwierdzało, że to musi być to samo. I działania w różną stronę i wobec różnych osób. I no niestety byliśmy bezsilni. Cecylia, jak już wspomniano, pracowała na stanowisku księgowej, co wiązało się z tym, że okresowo przywoziła ze sobą na przechowanie większe ilości gotówki. Ta wersja jednak wkrótce odpadła, ponieważ w kasie przedsiębiorstwa nic nie zginęło. PGR, w którym była ona zatrudniona, był tym samym PGR-em, w którym pracowała zamordowana 3 lata wcześniej Jolanta Z. z Semlina. To zaś sprawiało, że należało ponownie wrócić do tej sprawy i ponownie ją przeanalizować. Jednocześnie analizowano raz jeszcze wszystkie poprzednie zabójstwa dokonane na terenie województwa gdańskiego, w tym Ireny i Alicji. Na bieżąco sprawdzano alibi wszystkich znanych przestępców z rejonu, gdzie doszło do zabójstwa. Bez skutku. Fakt wkrótce mającego odbyć się ślubu, bo już w sobotę 27 września, rodził przypuszczenia, że sprawca mógł mieć jakiś związek z Cecylią i mógł na przykład chcieć nie dopuścić do zawarcia związku małżeńskiego. W tym celu przesłuchano jej wszystkich znajomych, a także cofnięto się do różnych zdarzeń z lat wcześniejszych, które miały miejsce w okolicach Lubik. Zbadano nawet ponownie przypadek samobójczej śmierci pewnego chłopaka, który z rozpaczy podłożył się pod pociąg w pobliżu przejazdu do wsi Studzienice, a także sprawę sprzed 23 lat, gdy w lesie pod Lubikami została zastrzelona młoda dziewczyna, a potem sprawca sam popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę nad jeziorem Szramachy. Ostatecznie i ta wersja upadła, gdyż w żaden sposób nie znaleziono kogoś, kto mógłby być zazdrosny o zamordowaną, bądź też chcieć się na niej mścić. Rozmawiałem właśnie z Tuchlinem, kiedy było już po wizji lokalnej, ale ja sobie go wziąłem na to pole i rozmawiałem. I on mi tam co nieco pokazywał jeszcze dalej. I mówi, proszę pana, była taka sytuacja, że ta dziewczyna uderzyła mnie młotkiem, jeszcze nie schodząc z tej drogi na polną. Uderzyła mnie chyba 2 razy. No i się tam no, umdlała w każdym razie. No. I on ją resztę wciągnął na to pole. Nie? I mówi, ja zainteresowałem się, nie wiem, czymś on zainteresował, czymś tam z lewej strony od drogi.
wiodącej na ten brzeg lasu. I mówi, i ona tak na oksiach idzie do przodu. Wie pan, jakie to było to, jak ja to chętnie bym go tam zatłukł na miejscu. Wie pan. I mówi, ja mnie to co żeś ty zrobił? No ona tak lekko głowa na dół, no bo głowa już nie mogła, bo też zmaltretowała ta dziewczyna. I na łokciach tak szła do, po tym. I mówi, ja wziąłem ten młotek, miałem go tu blisko. Mówi, od razu jeszcze tam pomogło mi gdzieś 2-3 razy, mówię, żeby ponownie w tym. I ona już została tam na miejscu. Jej przyszły mąż, który mieli ślub brać, akurat podobał tak blisko, że proszę pana, ich dom, ich mieszkanie, ich to mieszkanie się porusza, było widać z tego miejsca tam, gdzie on ją mordował. Tak była bliziutko już domu. Nie? A jej ten przyszły mąż akurat robił coś na tym, przy żyrandolu. No, przygotowywał się do ślubu, do jakiejś ceremonii weselnej. I tam to robił. Także praktycznie to było tak bliziutko, że aż przykro było o tym mówić. Nieco ponad tydzień po niedoszłym do skutku ślubie Cecylii, w dniu 7 października ślub cywilny bierze Paweł Tuchlin. Obrączka, którą założył na palec Reginie, to była ta sama obrączka, którą zdjął z palca zamordowanej w Skowarczu Alicji M. Sam zaś dla siebie przygotował obrączkę zastępczą. Od tego dnia Tuchlin przeprowadza się z hotelu robotniczego przy ulicy Siennej do domu rodzinnego Panny Młodej na ulicę Magnoliową w Gdańsku. Półtora miesiąca później atakuje i morduje kolejną kobietę. Tym razem w pobliżu jego dawnego miejsca zamieszkania, koło Lasowic Wielkich. Ze względu na to, że czyn został popełniony w innym województwie, a poza tym wstępnie wskazywał na wypadek drogowy, nie był on początkowo w ogóle rozpatrywany przez pryzmat najprawdopodobniej seryjnego zabójcy, który atakował w województwie gdańskim. Poszukiwania sprawcy zabójstwa Cecylii obejmowały sprawdzanie wszystkich sygnałów napływających od lokalnej społeczności. To jednym razem widziano włóczącego się po lasach mężczyznę z długą brodą. Innym zaś pracownika PKP, który znany był ze znęcania się nad swoją żoną i we wrześniu był regularnie widywany w Lubikach. Wszyscy jednak mieli alibi. Weryfikowano również sprawców bieżących przestępstw, jak chłopaka, który w Miradowie zgwałcił młodą kobietę, wcześniej bijąc ją po głowie metalowym prętem, czy mężczyznę, który w Kleszczewie usiłował zgwałcić 11-letnią dziewczynkę, uprzednio ją dusząc i uderzając jej głową w mur. Wszystko to jednak w żaden sposób nie prowadziło do sprawcy. 11 grudnia Tuchlin atakuje ponownie, tym razem w Gdańsku. Sprawę prowadzi tamtejsza komenda miejska. W międzyczasie grupa porucznika Gawrysia cały czas poszukiwała i ustalała wszystkie osoby, które jeździły w krytycznym dniu autobusami do Lubik, które wędkowały w pobliskich jeziorach, czy które zbierały grzyby. Funkcjonariusze cały czas żyli nadzieją, że w którymś momencie znajdzie się chociaż ten jeden świadek, który powie coś, co przybliży ich do tego, co stało się tragicznego wrześniowego wieczoru na drodze do Lubik. Dzień przed Nowym Rokiem przyszedł mały przełom. Tego bowiem dnia, 700 metrów od przystanku PKS Lubiki, pewien udający się za potrzebą do lasu mężczyzna znalazł damską torebkę. Jak się okazało, była to torebka Cecylii, o czym świadczył znaleziony w jej wnętrzu dowód osobisty. Pieniędzy w niej nie było. Pomimo przeprowadzenia badań daktyloskopijnych, nie udało się niestety ujawnić żadnych śladów linii papilarnych, nadających się do identyfikacji. Jedyny mały sukces przyniosła ekspertyza włosa, znalezionego na ręce zmarłej Cecylii. Okazało się, że na pewno nie pochodził on od niej, a więc była szansa, że mógł on należeć do sprawcy. Przeprowadzone zaś badania włókien ujawnionych w toku oględzin odzieży zamordowanej dowodziły, że wszystkie one pochodziły z jej garderoby.
Wyczerpanie wszelkich możliwych do przeprowadzenia czynności dowodowych spowodowało konieczność umorzenia postępowania 26 marca 1981 roku.